Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Witam Państwa z nad jeziora. Jezioro widzę, kiedy patrzę powyżej ekranu komputera. Dlatego jest przy Skype'a, że w dalszym ciągu jestem tym razem niby na wakacjach. Mówię niby, bo jednak wysyłka książek trwa i przygotowuję nową książkę księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Także to nie tylko odpoczynek. I tak. Dzisiaj powiem parę słów o Afganistanie, ale może to będzie bardziej program o tym, jak wszechobecna staje się w polskich mediach cenzura i jak nam proponują różne bajki i legendy jako informacje ze świata. I zacznę od tego, co od tych informacji, które dotyczą Białorusi. Prawda? Powtarza się od wielu dni, że Białoruś rozpoczęła z Polską wojnę hybrydową, ponieważ popycha uchodźców, stara się, żeby jak najwięcej tych uchodźców weszło z Białorusi na teren Polski, zresztą także Litwy, Łotwy i tak dalej. No i teraz zauważmy, że w tej opowieści jest taki haczyk, który dla osób myślących, osobom myślącym powinien dać wiele do myślenia, skąd Łukaszenko ma uchodźców, prawda? No bo jeżeli ich prowadzi pod polską granicę, to skądś musieli się na Białorusi wziąć. No i co to są za uchodźcy? I teraz jeżeli poczytamy doniesienia sprzed tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, dwóch miesięcy, to się okaże, że tam w znacznej części są obywatele Afganistanu. I oni się tam sami nie wzięli, tylko po prostu przemytnicy ludzi doszli do wniosku, że przez Turcję już się nie da przemycać tych uchodźców. No to idą przez Rosję i to dosyć prosty szlak tam jest. Natomiast z Rosji dalej, no przez Ukrainę się nie da, bo tam faktycznie trwa wojna. Kraje nadbałtyckie i granice są uszczelnione z Rosją. Zostaje Białoruś, prawda? Więc ci przemytnicy przeprowadzają przez mało szczelną granicę rosyjsko-białoruską tych uchodźców do Białorusi. No i później próbuje się ich wypchnąć do Unii Europejskiej, natomiast oczywiście Łukaszenka tu współpracuje, bo co ma robić, prawda? Sam się zajmować tymi uchodźcami, budować obozy, finansować tych uchodźców, no bez sensu, prawda? Mało, że nie ma pieniędzy, ale dwa, żaden rozsądnie postępujący polityk tak nie postępuje, działa w interesie swoich obywateli, a nie przeciwko temu interesowi. I teraz zauważmy, że ten szlak przez Rosję i przez Białoruś to jest dopiero początek. On jest przecierany. No, oczywiście, jeżeli Polacy zbudują barierę, wielki płot na granicy polsko-białoruskiej, no to z Białorusi uchodźcy będą przechodzić na Ukrainę, bo tam już granica jest spokojna, a z kolei z Ukrainy, no to będziemy mieli problem, prawda? Bo granica jest długa. Uchodźcy mogą zresztą iść trochę dalej z Ukrainy, przechodzić na Słowację, tam jest górska, trudna do upilnowania granica, a ze Słowacji mogą iść dalej, mogą też przechodzić do Polski, gdzie strzada. Dlaczego tak się dzieje? Podaje nam się kolejną bajkę, legendę, że właśnie Biden w kwietniu podjął decyzję, zresztą sam tą bajkę utwierdza, bo mówi, podjąłem decyzję. Problem polega na tym, że Biden żadnej decyzji nie podjął. Nic nie zrobił. Natomiast decyzja była podjęta na początku rządów Donalda Trumpa, a nawet wcześniej, pod koniec rządów Baracka Obamy, bo to Barack Obama podjął decyzję o zmniejszeniu liczby żołnierzy amerykańskich w Afganistanie z 30 tysięcy do 13 tysięcy. Natomiast Trump w pierwszych miesiącach swoich rządów zaapelował do Unii Europejskiej, do krajów NATO o to, żeby w większym stopniu partycypowały w finansowaniu NATO. A finansowanie NATO, no to finansowanie obecności wojsk NATO
na terenie Afganistanu. I co? I nikt nie chciał tych pieniędzy dać, czy zwiększyć liczby swoich wojsk na swój koszt w Afganistanie. I Trump doszedł do jedynego sensownego wniosku, znaczy do dwóch wniosków. Pierwsze, wejście wojsk amerykańskich czy NATO do Afganistanu nie miało większego sensu. Drugie, trzeba jak najszybciej te wojska stamtąd usunąć, bo to kosztuje straszne pieniądze, raz. A dwa, kosztuje ludzkie życie, dwa, może inaczej, bo to kosztuje ludzkie życie, raz. Zdaje się, że ponad 1000 żołnierzy amerykańskich zginęło, ponad 40 Polaków i wielu innych. No i analiza sytuacji wskazuje, że ta obecność 20-letnia tak naprawdę niczego sensownego nie daje, nie przynosi żadnych pozytywnych efektów. Wręcz przeciwnie, przynosi negatywne efekty. I teraz zobaczmy, dlaczego Afgańczycy idą do Polski już od dawna. Znaczy, po pierwsze, wiadomo było już w 2016 roku, że wojska amerykańskie opuszczą Afganistan niebawem. Donald Trump ogłosił, czy inaczej, Donald Trump w 2018 roku rozpoczął rozmowy z talibami, które miały doprowadzić do porozumienia, na mocy którego Amerykanie opuszczą Afganistan, a talibowie zapewnią, że z terytorium Afganistanu nie będą działały grupy terrorystyczne przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tam od początku, a szczególnie ostatnio, znajduje się i Al-Kaida, i niedobitki Państwa Islamskiego, które zresztą aktywnie działają i przeciwko Amerykanom, i przeciwko strukturom państwa afgańskiego, tego państwa, które tak naprawdę powołali do życia Amerykanie. Rozmowy się zakończyły, co ciekawe, rozmowy pomiędzy administracją Trumpa a talibami były dokonywane poza plecami rządu legalnego, uznanego rządu, powołanego w istocie przez Amerykanów. Czyli ten rząd został całkowicie, to państwo afgańskie zostało w tych rozmowach całkowicie zignorowane. I te rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia 29 lutego 2020 roku. Na mocy tego porozumienia Amerykanie mieli opuścić w 100% Afganistan do dnia 31 sierpnia 2021, a talibowie mieli obiecać, że po pierwsze nie pozwolą na działanie tych grup terrorystycznych, które działają przeciwko Stanom Zjednoczonym. I to był zresztą najważniejszy pobyt obecności wojsk amerykańskich w Afganistanie. Po drugie, będą dogadywali się z rządem Afganistanu i zbudują rząd wspólny, taki rząd jedności narodowej, i w państwie rządzonym przez ten rząd nie będzie no takich restrykcji, jakie były w islamskim państwie kierowanym przez talibów. No i administracja Trumpa twierdzi, że gdyby Trump przeszedł na drugą kadencję, to wszystko byłoby do końca zrealizowane, bo tam było powiedziane, że jeżeli talibowie by się złamali te zasady, no to Trump ich ukarze, prawda, a miał różne środki do tego. No natomiast Biden nie robił nic, prawda? Czyli w kwietniu 2021 dopiero powiedział, znaczy jakby proces się zaczął, była umowa, były procedury, było wszystko przygotowane, proces opuszczania wojsk się zaczął, już ten ostateczny etap tego procesu, i Biden tyle powiedział, że nie mają wojska opuścić 31 sierpnia, że wojska amerykańskie nie mają opuścić Afganistanu 31 sierpnia 2021 roku, tylko 11 września, symboliczną datę rocznicy wydarzeń związanych z World Trade Center. No i teraz wszyscy wiedzieli, co się stanie. Wszyscy wiedzieli to, wszyscy zainteresowani.
wiedzieli to tak naprawdę od 2016, a w szczegółach od 29 lutego 2020 i o tych szczegółach informowały nas polskie media na przełomie lutego i marca 2020, tylko jakby Polacy na to nie zwracali uwagi, bo głównie się skupili na problemie koronawirusa, pandemii, obostrzeń i tak dalej. No i teraz nastąpiły dwa przerażające momenty, prawda? Po pierwsze, Amerykanie w swojej, no chyba należy powiedzieć, głupocie, wytworzyli 300-tysięczną armię afgańską, uzbrojoną, wyszkoloną świetnie, uzbrojoną w sprzęt najwyższej klasy, prawda? To, co my kupujemy za ciężkie pieniądze od nich, to Afgańczycy dostawali za darmo. Samoloty, czołgi, wyrzutnie rakiet, jakieś inne cuda, niewidy wojskowe. No i ta 300-tysięczna armia według Bidena, bo według, nie według Trumpa, tylko według Bidena, miała zatrzymać talibów, miała doprowadzić do tego, że oni grzecznie będą się umawiać z rządem i dzielić się z nim władzą. Czyli ten rząd będzie dzielił się z talibami władzą. Natomiast ta 300-tysięczna armia, podobno w praktyce miała i tak tylko 100 tysięcy, tylko, to i tak bardzo dużo, bo talibów jest między 30 a 50 tysięcy i to są partyzanci. Ta wielka armia z tym całym wyposażeniem przeszła praktycznie bez większej ilości strzałów w ręce talibów. Talibowie mają teraz jedną z najlepiej wyposażonych armii na świecie, wyszkolona, liczna, najnowsze uzbrojenie, to wszystko za pieniądze amerykańskie. Druga kwestia, jak Afganistan był pod tą okupacją amerykańską, no to oczywiście jak zaczął się koronawirus, to wprowadzono tam lockdown, szczególnie za czasów Bidena, co doprowadziło do głębokiego kryzysu ekonomicznego i bardzo wielu Afgańczyków po prostu nie ma co do garnka włożyć. Kolejna kwestia, kiedy już wszyscy wiedzieli, że Amerykanie opuszczają Afganistan, no to coraz więcej organizacji różnych terrorystycznych, w tym zresztą i sami talibowie, zaczęło prowadzić akcje zbrojne na różnych terenach i ktoś by myślił, Amerykanie albo ci Afgańczycy z nimi współpracujący, że dobrą metodą rozwiązania problemu jest przeniesienie ludności, czyli tam, gdzie były walki, stamtąd zabierano całą ludność i przenoszono ją w inne miejsce, to znaczy z domów, z warsztatów pracy, spój, gospodarstw, przenoszono ludzi w namioty. No i w tych namiotach okazywało się, że nie mają dostatecznej ilości żywności, nie mają nic, bo po drodze to było, jak wszystko na to wskazuje, rozkradane. Więc ci ludzie po pierwsze byli niezadowoleni, po drugie zaczęli widzieć jedyny sposób rozwiązania tego problemu, czyli opuszczenie Afganistanu. I teraz jakby najważniejszy problem. Amerykanie zajęli Afganistan, o ile dobrze pamiętam, w 2001 roku i wytworzyli państwo na swój wzór, prawda? Czyli państwo, które miało działać według tak zwanych wartości demokratycznych, czyli liberalnych. To zadziałało w wielkich miastach, w jakiejś mierze zadziałało też na wsi, to znaczy ludzie zaczęli się zachowywać mniej więcej tak, jak na zachodzie. Kobiety zaczęły chodzić do szkoły, kobiety zaczęły chodzić normalnie ubrane, były wszystkie rozrywki, jakie można sobie wyobrazić, telewizja, internet. I teraz ponad 60% mieszkańców Afganistanu to ludzie, którzy nie ukończyli 25 roku życia. To jest bardzo młode społeczeństwo i to społeczeństwo wychowało się w warunkach okupacji amerykańskiej. Oni nie znają innych warunków. Teraz talibowie przejmują rządy, łamiąc całą umowę prawdopodobnie, chociaż ostatnio obiecali, że nie ruszą żadnego urzędnika państwowego, że nie będą ich tam ścigać, karać, zabijać i tak dalej. W każdym razie talibowie jednak zapowiadają, że będzie to takie państwo islamskie, jakie było za ich rządów, czyli no,
kobiety nie będą mogły wychodzić z domu, nie będą mogły się uczyć, nie będą mogły kierować samochodami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz te kobiety, jak i znaczna część tych mężczyzn, którzy jakby podlegali od momentu urodzenia do dnia dzisiejszego amerykańskim wpływom, amerykańskiej cywilizacji, nazwijmy to cywilizacji w cudzysłowie, oni nie chcą żyć w państwie islamskim, bo to jest dla nich coś obcego, jak jest to obce dla Amerykanów. To jest, trudno powiedzieć, 4, 5, 6 milionów ludzi. Afganistan ma 38, około 38 milionów mieszkańców, tak jak Polska. I to jest dwa razy większy, przynajmniej dwa razy większy. I ci ludzie będą chcieli uciec z tego Afganistanu. No i teraz mają szlak, który prowadzi przez Polskę. No i to jest, i to zaczyna być nasz problem. Pytanie, które można postawić na koniec tego programu, dlaczego nam się tego wszystkiego nie mówi? Już nie mówię, że rozumiem, że nie chcą wzbudzać paniki w związku z tymi Afgańczykami, którzy mogą pojawić się w Polsce, ale nie mówi się nam, co dzieje się w Afganistanie, co się stało, dlaczego to się stało i jakie to może mieć skutki na przyszłość, no nie tylko dla nas, ale dla znaczy nie tylko dla Afganistanu, ale również dla całego świata i dla nas, bo tam się też mogą zacząć różne wojny. Jeden drobny przykład. Afganistan nigdy nie uznawał Pakistanu, uważa, że ziemie Pakistanu to są jego ziemie. Drugi przykład. Afganistan graniczy z Chinami. Granica tam jest nieduża, trochę ponad 70 kilometrów, ale już się mówi o tym, że wejdą w układ z Chińczykami, co spowoduje wzmocnienie Chin i dalszą ekspansję. Wszystko to wygląda śmierdząco, wygląda to na działania, specjalne działania masonerii. Będę drążył ten temat, będę wracał do niego w jakichś tam następnych programach. Dziękuję bardzo.